tym i w następnym filmie przypomnimy sobie i uporządkujemy całą naszą wiedzę na temat sił i ruchu pod wpływem różnych sił. I w tym celu wybierzemy się na pewną niezwykłą planetę, planetę zwaną Lubricon 6. I planeta ta ma kilka wyjątkowych cech. Po pierwsze, jest cała zrobiona z takiego minerału, którego ludzkość nie poznała jeszcze, ale jest on wyjątkowy dlatego, że jeśli jakiś przedmiot porusza się po powierzchni wykonanej właśnie z tego minerału, to w tym ruchu między powierzchnią naszego przedmiotu a powierzchnią, po której on się porusza, nie występuje tarcie. Taką po prostu budowę jakąś cząsteczkową, wyjątkową ma ten minerał, że tarcie po prostu wynosi zero. To po pierwsze. Oprócz tego nasza planeta nie jest częścią żadnego, nie wiem, układu słonecznego, nawet może gwiazda, wokół której kiedyś dawno ta planeta miała swoją orbitę, dawno temu, nie wiem, wygasła, umarła śmiercią naturalną dla gwiazdy. I teraz planeta Lubricon 6 porusza się, po prostu dryfuje samotnie w przestrzeni kosmicznej. Ponadto Lubricon 6 nie ma atmosfery, czyli tutaj wokół niej nie występują w ogóle żadne cząsteczki. Zakładamy, że to jest idealna próżnia, że tych cząsteczek tutaj w ogóle nie ma, ani jednej, jedynej cząsteczki wodoru nigdzie tutaj nie znajdziemy w tej przestrzeni wokół naszej planety. A do tego jeszcze jest ona idealnie kulista. I teraz przypuśćmy, że na powierzchni naszej planety Lubricon 6 znajduje się bryła lodu, w której zamrożona jest, uwaga, uwaga, skarpetka. I powiedzmy teraz, że ta bryła lodu z zamrożoną skarpetą porusza się po powierzchni naszej planety w jakimś wybranym kierunku z prędkością równą 1 km na godzinę. I pytanie teraz jest takie, chcielibyśmy się zastanowić, co będzie się działo z takim być może dziwacznie przez nas wybranym obiektem w miarę upływu czasu. Wyobraźmy sobie, tutaj narysowaliśmy tak w takim przybliżeniu gdzieś tutaj na powierzchni tej planety, natomiast wyobraźmy sobie, że w takim obrazie w większej skali ta skarpetka porusza się jakoś tutaj, powiedzmy, gdzieś tutaj wokół, gdzieś tutaj wzdłuż równika. Tak? Pytanie mamy, co się będzie z nią działo w miarę upływu czasu. I żeby to rozstrzygnąć, zastanówmy się najpierw, jakie siły działają na nasz obiekt. No, po pierwsze, zarówno nasza planeta Lubricon 6, jak i bryła lodu z zamrożoną skarpetką mają pewną niezerową masę, a wobec tego na naszą skarpetkę w lodzie będzie działała na pewno siła grawitacji. Tutaj na razie rozważamy tylko siły w kierunku na linii od centrum planety do naszego obiektu, tak prostopadle do powierzchni. Na razie interesują nas te siły. Po pierwsze, będzie to właśnie siła grawitacji, a po drugie, ponieważ tutaj nasz obiekt nie wnika w żaden sposób tutaj we wnętrze planety, tylko po prostu leży na jej powierzchni, oznacza to, że działa na niego również siła reakcji podłoża, zwana przez nas również siłą normalną. Tak? Na pytanie, czy te siły są równe co do wartości, czy one się równoważą, sobie odpowiemy w następnym filmie. Na razie tę kwestię zostawimy, a teraz zastanówmy się jeszcze nad siłami działającymi wzdłuż kierunku stycznego do powierzchni. No tutaj nic poza tym jednym obiektem nie ma, więc nikt tutaj go nie popycha, nie ciągnie. Żaden nikt z zewnątrz nie wywiera na niego siły, ale oprócz tego, jak już mówiliśmy, ponieważ nie ma atmosfery, to nie ma tutaj cząsteczek, które by powodowały pojawienie się siły oporu powietrza. Wobec tego taka siła nie działa. Oprócz tego mówiliśmy o tym, że również ze względu na własności właśnie tego minerału, z którego nasza planeta jest wykonana, to tutaj również tarcie jest zerowe. Skoro ani nikt z zewnątrz nie działa, ani nie ma siły oporu powietrza, ani nie ma tarcia, to oznacza, że po prostu w tym kierunku stycznym do powierzchni nie działają żadne siły. Wobec tego, skoro siła wypadkowa działająca w tym kierunku na nasz obiekt jest równa zero, tak? Skoro żadne siły nie działają, no to w takim razie obiekt ani nie przyspiesza, ani nie zwalnia. Porusza się ze stałą prędkością, czyli wygląda na to, że będzie się w ten sposób poruszać z prędkością 1 km na godzinę wiecznie albo dopóki jakieś warunki się nie zmienią.